No, witam serdecznie. Mamy przed sobą obraz przedstawiający męczenników wietnamskich. Po lewej stronie święty Andrzej Dunglak i towarzysze, Jan Paweł II, święty ich kanonizował. Andrzeja wraz ze 116 towarzyszami. Wiara chrześcijańska na terenie Wietnamu nie była łatwo przyjęta, a XIX wiek, koniec XVIII-XIX, liczy się, że od 100 do 300 tysięcy chrześcijan zostało zamordowanych. Wyobrażamy sobie, co to znaczy. Dzisiaj właśnie ich wspominamy. To słowo, przepraszam, że tu poruszam, to słowo, które dzisiaj mamy z Apokalipsy o sądzie ostatecznym, przedstawionym jako żniwo, winobranie i potem zapowiedź zburzenia świątyni u świętego Łukasza. To słowo, które Duch Święty nam pozwala przyjąć jako dobrą nowinę. Chrystus nam to powiedział i to jest cały czas prawda. W każdej epoce chrześcijanie są prześladowani. I my również musimy sobie z tego zdać sprawę. W każdej epoce. Te prześladowania są różne. Od tych do tych najbardziej klasycznych, kiedy się pozbawia wolności, pozbawia się życia, męczy się. I do tych prześladowań bardziej takich wyłagodzonych, moglibyśmy powiedzieć, a perfidnych również, które cały czas jakoś towarzyszą życiu Kościoła, życiu chrześcijan. I na miarę jak jesteśmy bardziej wierni, tym te prześladowania są mocniejsze. Kiedy układamy się ze światem na zasadzie jakichś kompromisów chorych, to wydaje się, że wtedy wszystko w porządku. Jesteśmy spokojni, ale to nie znaczy, że ma taki spokój, takie ciepełko, ale to nie znaczy, że jesteśmy świadkami. To jest przedziwna tajemnica. Ponieważ chrześcijanin musi być, taka jest jego misja, że musi być zaczynem, musi być światłem w ciemności, musi być przemieniać tę rzeczywistość tego świata, a to nie dzieje się na zasadzie poklasku, to dzieje się na zasadzie dzięki mocy paschalnej. Dać życie, by inni życie mieli. A więc prześladowania towarzyszą nam cały czas. Znaki, również Chrystus nam mówi, byśmy uświadamiali sobie, że one są. Trzęsienia ziemi, powodzie, znaki na niebie, zaraza, w tej chwili również wojny, wrogość jednych przeciwko drugim. Widzimy, ile tej wrogości jest w naszych społeczeństwach, w każdym. Te, które wydawały się takie, były już uplasowane, już ułożone. Widzimy, że duch niezgody, wrogości sieje zamęt w sercach. I my również w naszym społeczeństwie to również tego doświadczamy. I pytanie jest, na czym się mam koncentrować? Pan Jezus kocha mnie, kocha Kościół, dlatego nam zapowiedział te znaki, nie żeby nas straszyć, tylko żeby nam dać światło, bym miał światło, że On przychodzi, On jest tym, który przychodzi i potrzebujemy jeszcze bardziej wiernie trwać przy Bogu. To, co przestrzega również dzisiaj w Ewangelii, to nie biegać za ludźmi, szukając nowinek czy sensacji. Jest również to niebezpieczeństwo. Iść razem z ludem Bożym. Zawsze ktoś, są tacy ludzie i zawsze byli. Oni są, niekoniecznie, że są prorokami, ale potrafią zwieść, potrafią nastraszyć, potrafią w ostatecznej analizie to często są to ludzie, którzy przywiązują do siebie, do swoich racji, a nie do Jezusa Chrystusa. I myślę, że nad tym powinniśmy czuwać. Czym się karmię? Czym się karmimy? Żyjemy w świecie, gdzie tajemnica zła jest
I Bóg pozwala, by siły zła wzajemnie się niszczyły między sobą. Zło wie dobrze, i to jest właśnie ta dobra nowina, że zło zdaje sobie to zło osobowe, które działa na ludzi, które pragnie się nimi wysługiwać. Zło wie dobrze, że baranek Jezus Chrystus jest zwycięski, że zbawienie człowieka zostało dokonane i dlatego z taką furią atakuje. I możemy patrzeć na, ku czemu prowadzi atak zła, bo to dotyczy naszych serc, a to dotyczy naszych relacji we wspólnocie, w kościele, w rodzinie, w społeczeństwie. Patrzmy przez to światło również na to, co się dzieje w naszych relacjach, w miejscach pracy, tam gdzie jesteśmy, w polityce. Zło atakuje z wielką furią i ma między innymi takie cele: okłamać i skłócić. To jest pierwsza rzecz. Po owocach ich poznacie. Dalej zastraszyć. Zastraszyć w ten sposób, chociażby jak presja społeczna, że cię wyśmieją, że cię jako chrześcijanina nazwą głupcem, sposponują, wykpią, osądzą. Zło atakuje z taką furią, by doprowadzić do zwątpienia. Kto jest słaby w wierze, jest wystawiony na tę sytuację. Mówi, dam sobie spokój, może to nie ma sensu. Aby doprowadzić do zdrady Boga, zdrady Ewangelii. I to się przez apostazję, którą niektórzy się bardzo chełpią, przez odrzucenie Kościoła, krytykę, taką krytykę, z której nic nie wynika, ale jest odcinaniem się od tego, od Kościoła, w jego tajemnicy świętości i grzeszności. Zdrada Boga, którą dokonuje się w zdradzając Ewangelię, Boże przykazania, mądrość krzyża, atakuje zło z furią po to, by odciąć ludzi od wiary w Boga i ile się tylko da. Więc jak patrzymy na męczeństwo tych świętych z Korei, których dzisiaj Kościół nam stawia przed oczy, przez ich modlitwę modlimy się właśnie o wytrwanie, o odwagę, to prośmy o to, by trudy i czas, w jakim żyjemy, byśmy mieli łaskę wiary, by przeżywać to z Bogiem, byśmy jeszcze wierniej trwali przy Bogu. Bo myślę, że to jest to jako jedyna odpowiedź sensowna, którą jesteśmy za łaską Bożą w stanie dać. I tego potrzebuje świat, tego potrzebuje ten świat, który tak się łatwo gubi i odgubiąc się pozostaje w ciemności, a wtedy jest łatwy do manipulowania, do wykorzystania przez zło, do niszczenia, do ośmieszania wszystkiego i odciągnięcia człowieka od Boga, od Kościoła, od wiary. Przyjmijmy tą dobrą nowinę, te znaki, które są, nie są ku zastraszeniu, ale ku jeszcze większemu przylgnięciu do Boga, ponieważ On dał łaskę na miarę prób. I to jest dobra nowina. Bóg dał nam łaskę wytrwania, cierpliwości, wierności na miarę prób, przez jakie nas chce przeprowadzić. I dlatego ufajmy Jego miłości.